Dzień dobry wszystkim. Przed nami spotkanie z doradcą podatkowym, ale zanim zaczniemy o podatkach, to pozwólcie, że bardzo szybko się przedstawię. Ja nazywam się Łukasz Klap, jestem założycielem aplikacji Animal Hotels.com, która działa trochę jak Airbnb, a więc osoby, które kochają zwierzęta, mogą poprzez naszą aplikację zostać opiekunami zwierząt, a z drugiej strony właściciele zwierząt, którzy na przykład wyjeżdżają na wakacje, mogą rezerwować u tych opiekunów konkretne dni opieki. No i słuchajcie, no mamy już 8 tysięcy opiekunów, którzy się zarejestrowali w naszej aplikacji i jednym z takich pytań ostatnio bardzo powtarzającym się jest, co z tymi podatkami, tak? Mieliśmy pytanie na naszej grupie zamkniętej, też piszecie do nas maile, piszecie do nas na socialach, jak te podatki rozliczyć, czy to jest trudne, jaki PIT. No i słuchajcie, my nie jesteśmy oczywiście jako przedstawiciele aplikacji doradcami podatkowymi, nie możemy doradzić, mało tego nawet nie wiemy jak doradzić, ale za to możemy zaprosić eksperta, doradcę podatkowego, który nam te wszystkie zakamarki przedstawi, pokaże, krok po kroku nas poprowadzi przez podatki i okaże się, czy to jest aż tak trudne. Tak więc przedstawiam Wam doktor Katarzynę Pawłowską, która tutaj już jest z nami. Kasia się zgodziła dołączyć, zrobić to spotkanie w kwietniu. No a ja słyszałem, że kwiecień to jest w ogóle jakiś makabryczny miesiąc dla doradców podatkowych, że tutaj nie ma lekko w kwietniu, jest masa rozliczeń. W ogóle dzięki Kasie, że się zgodziłaś na to spotkanie. Tak, czy tak rzeczywiście jest z tym kwietniem? Cześć. No nie ukrywam, że wiele osób się sobie przypomina właśnie w kwietniu, że kurczę, coś by trzeba chyba wysłać do urzędu. W związku z powyższym no jest ogrom zainteresowania, tak. To nie styczeń, nie luty, nie marzec, tylko właśnie, słuchajcie, kwiecień. Największy tak boom jest przede mną, bo to jest po 15 kwietnia. Myślę, że kwestia propagowania przez fiskusa w radiu, w telewizji, że trzeba by jakieś zeznanie złożyć, sprawia, że wiele osób się budzi. Niektórzy się budzą 30 po południu, oczywiście 30 kwietnia, prawda? Więc nie, my jako kancelaria już 30 nie pracujemy. Ja mamy 12 kwiecień, mamy jeszcze trochę czasu na rozliczenia, tak, mamy jeszcze trochę czasu, żeby to przez to przejść. Tak więc super, Kasia, że się zgodziłaś. Kasia prowadzi również na Instagramie profil Przy kawie o podatkach. No i w ten sposób się poznaliśmy. Ja napisałem do Kasi, czy nie zechciałaby przygotować taki webinar. Też spojrzałem na doświadczenie Kasi, ale to może za chwilę też tutaj więcej dopytamy, ale to już jest nie jedna dekada doświadczenia w podatkach, prawda? Druga. Słuchajcie, rozpoczęłam 20-lecie swoje, 20 lat pracy w podatkach. No cóż. Tak więc słuchaj, Kasia jest dzisiaj dla nas. Zobaczymy, ile będzie pytań. Kasia przygotowała tutaj takie wprowadzenie, w jaki sposób podejść do podatków. Jeżeli Kasia jesteś z tym ok, jak ja będę widział jakieś pytania na czacie, bo zachęcamy was do zadawania, to ja będę tutaj troszkę wtrącał te pytania, wrzucał i będziemy się do nich odnosić. A później zrobimy taką sesję Q&A, będziemy pytać, już jest pierwsze pytanie, tak więc super, Wioletta. A Wioletta ma masę pytań, no to cieszymy się. Czyli się przygotowała do dzisiejszego spotkania. Świetnie. Ja też mam kilka pytań, bo mam zapisane pytania, które otrzymaliśmy na naszej grupie zamkniętej facebookowej dla opiekunów. Mam też pytania, które przychodziły do nas na maila. No to zobaczymy, jak nam to pójdzie. Kasia też ma tutaj prezentację dla nas i teraz zobaczymy prezentację Kasi. I co, Kasia, weź powiedz jak bardzo to jest skomplikowane, bo mamy bardzo często takie pytania, czy to rzeczywiście musimy teraz codziennie się spotykać i robić taki webinar, żeby rozliczyć podatki z takiej działalności jak opieka nad zwierzętami, czy da się to zamknąć w krótszym czasie? Dzień dobry w ogóle wszystkim. Ten webinar przygotowany jest, czy tam ta prezentacja jest w ogóle przygotowana stricte tutaj pod dzisiejsze spotkanie, dlatego że wykluczyłam z automatu już te przepisy, które nie dotyczą osób, które opiekują się zwierzętami. Moim celem jest przedstawienie w mega prosty sposób, najprostszy z możliwych, przepisów podatkowych, które obowiązują osoby, które opiekują się, które są ciociami, wujkami naszych czworonogów, bo ja też jestem ogromnym miłośnikiem
tutaj właśnie chociażby załączonego futrzaka. Dlatego tylko wspomnę o pewnych tematach typu kasa fiskalna, typu ZUS. Natomiast wszystko to, co obowiązuje, jest przedstawione z przykładami, ze wzorami, tak żeby to było łopatologiczne, najprościej jak tylko się da. Tak, to był mój cel, słuchajcie, żeby to było przedstawione najprościej jak się da, żeby każdy zrozumiał. A do tego oczywiście sesja Q&A, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Ja, że tutaj przedstawiłam wiedzę, wy, że wszystko zrozumieliście. Super. A ja będę tutaj wrzucał pytania, jak będą się pojawiały w międzyczasie. Jasne. No to co, działamy. Działamy, jedziemy. Pozwoliłam sobie na odrobinę prywaty. Dwa zdjęcia są z moich prywatnych zbiorów. Jak się domyślacie, to jest moje prywatne. Moja kochana Szara, leżąca wiadomo gdzie, w łóżku. Nazywam się Katarzyna Połuska, jestem doradcą podatkowym. 20 lat temu rozpoczęłam swoją przygodę z podatkami. Miała to być praca dorywcza, stała się tak naprawdę sposobem na życie. Przedsiębiorcą jestem od roku 2010. Znajdziecie mnie głównie tak naprawdę na Instagramie. Znowu reanimuję TikToka, z Facebookiem trochę mnie nie po drodze, ale też tam jestem. W czasach, kiedy przepisy bardzo szybko się zmieniały, mówię tutaj o pandemii, czy też właśnie o Polskim Ładzie, to wówczas prowadziłam co tydzień wtorek z doradcą podatkowym, czyli takie live'y o godzinie 20. No i oczywiście prowadzę konsultacje online, tak żeby móc wszystkim w miarę możliwości w Polsce pomóc. Krótko i na temat. W sensie 20 lat praktyki robi naprawdę swoje i myślę, że fajnie, że mogę się z Wami tą wiedzą podzielić. Przechodząc już do meritum dzisiejszego spotkania. Działalność nierejestrowa. Pierwsze, co musimy, słuchajcie, pamiętać, że oprócz tego, że kochamy zwierzęta i chcielibyśmy dla nich jak najlepiej, to jednak musimy też pamiętać o swoim bezpieczeństwie podatkowym. I pierwsze, co definicja działalności gospodarczej, czyli jest to coś wykonywane w sposób zorganizowany, ciągły, zarobkowy we własnym imieniu i na własne ryzyko. Słuchajcie, jest to o tyle mega istotne, żeby odróżnić to, że opiekujecie się przykładowo psem, kotem, chomikiem koleżanki, która raz na kwartał wyjeżdża na wakacje, tak? A czym innym jest opieka nad zwierzęciem właśnie w ramach tutaj aplikacji Animal Hotels, dlatego że działalność gospodarcza to jest coś robione w sposób zarobkowy, zorganizowany. Czyli zorganizowany, czyli samo to, że się logujecie na aplikacji, już sprawia, że macie zamysł, aby to wykonywać w sposób zorganizowany, ciągły we własnym imieniu. Tak? Czyli jeżeli ja się zarejestrowałem jako opiekun i odbyłem jedną opiekę, a następną opiekę zrealizuję za rok, to ta granica jest tak rozmyta, że jak to interpretować? Czy to ja bym to jednak potraktowała jako działalność właśnie nierejestrową, czy tam po prostu działalność jako element działalności gospodarczej, dlatego że to nie jest moja koleżanka, to jest ktoś obcy. Prawda? Mhm. Czyli moim zamysłem było to, żeby jednak spróbować tego robić w sposób zarobkowy jednak, słuchajcie, prawda? Incydentalny, ale zarobkowy. Incydentalny, mimo wszystko zarobkowy, zorganizowany, dlatego że jednak skoro jestem w tej aplikacji zalogowany, to znaczy, że no chciałbym robić to w sposób ciągły, mieć z tego pieniądze, tak żeby się utrzymać. Tak? Przecież nie oszukujmy się, no nie każdy z nas musi działać charytatywnie. I stąd właśnie to takie podkreślenie, prawda? To chciałam właśnie, dlatego też wcześniej z Łukaszem rozmawiałam właśnie na temat tej aplikacji, jak to działa, tak żeby móc Wam właśnie jak najlepiej to wytłumaczyć. Natomiast działalność nierejestrowa podlega pod tą działalność gospodarczą, ale od paru lat fiskus stwierdził, że jeżeli przychody nie przekroczą w żadnym z miesiąców, wcześniej to było połowy minimalnego wynagrodzenia, teraz jest to 75% minimalnego wynagrodzenia, wówczas takie działalności rejestrować nie musimy. Co nie oznacza, uwaga, że nie mamy się z niej rozliczać z fiskusem. Jak najbardziej mamy się z niej rozliczać, tylko tyle, że nie musimy jej rejestrować w
w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Pytanie, kiedy możemy prowadzić działalność gospodarczą, działalność nierejestrową, bo to ona też nie jest dla każdego. Czyli pierwszy warunek, to jest ten przychód, musi się mieścić w limitach. Jeżeli rozliczamy teraz w rok 2023, bo taki też jest głównie cel naszego dzisiejszego spotkania, żeby zdążyć przed tym magicznym 30 kwietnia, wówczas przypominam, że w ubiegłym roku przez pierwsze 6 miesięcy limit wynosił połowa minimalnego wynagrodzenia. Zaraz na kolejnym slajdzie zobaczymy, jakie to były kwoty. A od lipca do grudnia było to 75% minimalnego wynagrodzenia. W dodatku przypomnę, że się minimalne w ogóle zmieniło wynagrodzenie w ciągu roku. I coś, co jest też mega istotne, że przez ostatnie 60 miesięcy nie można prowadzić działalności gospodarczej. Więc jeżeli ktoś miał działalność gospodarczą, strzelał z zakresu budownictwa, czy też miał szkołę językową, zlikwidował tą działalność gospodarczą i po 2 latach stwierdza, dobrze, to zajmę się teraz opieką nad zwierzętami, będę się opiekował zwierzętami, psiakami, kotami, to nie ma prawa tak naprawdę skorzystać z tej działalności nierejestrowanej. 75% minimalnego wynagrodzenia brutto oczywiście. I tutaj mamy ten limit, czyli już kwotowy. Styczeń, czerwiec. Zrozumiemy, co oznacza brutto? Jak to wynagrodzenie rozumiem? Brutto to jest wynagrodzenie bez potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek. Na składek społecznych, zdrowotnych oraz podatku. Wynagrodzenie brutto jest to kwota wynagrodzenia wskazana w przepisach, w ustawach. W związku z powyższym w tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi w pierwszym połowie 4242, potem ma wynosić 4300. Cześć Asia. Natomiast w ubiegłym roku ponieważ rozliczamy zeznanie roczne za 2023 rok, to musimy się cofnąć z tymi limitami do ubiegłego roku, prawda? Czyli do warunków, do przepisów, które miały miejsce, które obowiązywały w roku 2023. Czyli od stycznia do czerwca miesięcznie przychód z tytułu właśnie opieki nad zwierzętami nie mógł przekroczyć kwoty miesięcznie 1745 zł, a od lipca do grudnia 2023 roku miesięcznie nie mogło to być kwota wyższa niż 2700 zł. I od razu taką ściągę wrzuciłam, jak to ma się, jak te limity, ile te limity wynoszą w tym roku. Jak obliczyć limit przychodów? No i tutaj słuchajcie, co prawda wpisałam tak jak mówi przepis, ale za chwileczkę wam to wytłumaczę tak, żeby wszyscy to zrozumieli. Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia tej działalności nierejestrowanej, czyli mówimy o tej kwocie z pierwszego półrocza 1745 zł, w okresie styczeń-czerwiec, a od lipca do grudnia była to kwota 2700 miesięcznie, wlicza się przychody należne, nawet jeśli klient jeszcze nam nie zapłacił. To znaczy, że wykonaliśmy usługę i czekamy na przychód, na wpływ pieniądza na konto. Oczywiście, że do limitu nie zalicza się jakichś zwrotów, towarów, skąd, cokolwiek, skąd to jest notabene taka prowizja, taka promocja za to, że się zapłaciło wcześniej. Tutaj, Kasia, pojawiło się pytanie związane z ZUS-em, czyli działalność... Mowa o ZUS-ie, będzie mowa. Okay. Do ZUS-u przejdziemy. Do ZUS-u przejdziemy. Rzecz polega na tym, że też się tutaj już od Łukasza dowiedziałam, że za wykonaną przez was usługę otrzymujecie pieniądze na konto po spełnieniu odpowiednich warunków. Po zakończeniu opieki. Po zakończeniu opieki. Tak. Środki na konto tak. Opieki. Tak. Fiskus z jednej strony mówi nam o limicie przychodów tych należnych, czyli przykładowo skończyła się opieka 31 marca, pieniądze wpłynęły 2 kwietnia. I fiskus mówi, ok, ale dla potrzeb podatku interesuje mnie głównie moment wpływu na konto. Mm-hmm.
pieniędzy za wykonaną usługę. Więc tak naprawdę musimy pilnować tutaj dwóch rzeczy. Z jednej strony, żeby ta wykonana przez nas usługa nie przekraczała tego limitu, ale z drugiej strony dla fiskusa jest ważny moment zapłaty. I ten moment zapłaty pojawia się nam dwa razy w przypadku przychodów, ale też kosztów, o których wspomnę. Bo pamiętajmy, że mówimy, ten limit, słuchajcie, to jest limit przychodów, nie zysku waszego. Bo przychód i zysk to są zupełnie dwie rzeczy odrębne. No i tu mamy nawet pytanie trochę w tym kontekście, bo nasza aplikacja pobiera prowizję od kwoty rezerwacji i zobacz na to widzę, pytanie. A to z prowizją dla platformy Animal Hotels jest ona wliczona jako przychód. Czy to, co wpłynie na moje konto bankowe? W takim bądź razie należało, ale rozumiem, że ta prowizja jest znana. Ona jest znana i dzisiaj ta prowizja jest naliczana od klienta, czyli klient widzi, że tutaj Monika za opiekę nad danym pupilem chciałaby 300 zł i klient też widzi opłatę serwisową doliczaną do tej kwoty. Mhm. To znaczy, że jeżeli Monika otrzymuje na konto 300 zł pomniejszone przykładowo o 50 zł prowizji, czyli 250 zł, to tak naprawdę otrzymuje 300 zł, a te 50 zł to jest prowizja, to jest koszt. Okay. Czyli żeby się, jeżeli chodzi o limity, to interesuje nas, która kwota, ta mniejsza 300. Czy ta większa? 300. Większa. Większa. Co nie zmienia faktu, tak, ta większa, co nie zmienia faktu, że dla potrzeb podatkowych potrzebowalibyśmy, Monika by potrzebowała tak samo jak wszyscy inni, jakikolwiek dokument, on nie musi być jakiś formalny, jakakolwiek musi być to informacja, że ta prowizja wynosi tyle i tyle. My wysyłamy jako aplikacja po zakończonej opiece i też przed, ile ta prowizja wynosi, no ale i po zakończeniu wysyłamy takie tak. Podsumowanie, że Monika, czyli opiekunka otrzymasz taką kwotę, a prowizja wynosi tyle. Tak. Jest to dokumentowane w formie mailowej. Czyli tak to jest wystarczające. Taka to jest wystarczające. To jest wystarczające. To jest wystarczające. A moment poniesienia kosztu przez Monikę, czy też inną osobę, to jest ten moment wpłaty na konto. Czyli dostajesz wpłatę pomniejszoną już o ten koszt. Ten koszt jak najbardziej rozliczamy w zeznaniu rocznym. Też to pokażę na przykładzie. A jeszcze jakbyśmy mogli, Kasia, tak sobie tą kwotę ułożyć w głowie, za minione półrocze, jakbyś mogła wrócić, to jest kwota, a ile jest w tym roku, żebyśmy te też... Tutaj mamy styczeń, czerwiec, to było 1745 zł miesięcznie. Tak. Maksymalnie. Natomiast za lipiec do grudnia 2700 zł też miesięcznie. A już dzisiaj od stycznia do połowy roku 3181, tak. A już pewnie znamy, jaka będzie minimalna pensja od lipca i stąd już wyliczyłaś tak, 3225 zł. Tak, i to jest na miesiąc. To nie jest na pół roku, na rok, to jest kwota miesięczna przychodu. Mhm. To już było i to jest właśnie to, co mu właśnie mówiłam, że dla potrzeb podatkowych to, co jest faktycznie zapłacone, ale właśnie w przypadku aplikacji, takich właśnie jak wasza, podobnie też działają inne aplikacje po prostu i stąd wiem, że stąd mam tą prawie pewność. W podatkach nigdy nie można być czegoś pewnym, chyba w 100%, ale prawie mam pewność. Ponieważ to jest prawdą, że one są. Tak, że te i przy innych aplikacjach te opłaty właśnie tak się na to patrzy, jak się pod kątem i ustalania przychodu, czy też zaksięgowania czegoś, potraktowania tego w koszty podatkowe. I ponieważ to już nieraz było nawet u mnie przedmiotem kontroli podatkowej, stąd no mówię, graniczy to z pewnością, że tak to należy rozliczać. Gdyby nie było tej po prostu tej prowizji potrącanej, to tyle, ile by
osoba, która jest opiekunem, otrzymała na konto, tyle by stanowiło jej przychód podatkowy. Ale powinna wtedy prowadzić rejestr. Tak, oczywiście, do rejestru też przejdziemy. Okay. Też. I teraz uwaga, jeżeli ktoś przekroczy ten limit miesięczny, działalność ta nierejestrowa zostanie uznana za pełnoprawną działalność gospodarczą i mamy 7 dni na zarejestrowanie tej działalności jako tej pełnoprawnej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tak, mamy prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS-owskich. To od razu uprzedzę pytanie, jeżeli takowe by miało paść, bo najczęściej w tym momencie takie pytanie właśnie pada, a co z preferencyjnym ZUS-em? Tak, mamy prawo. Ale ważne właśnie jest to, żeby tych 7 dni pilnować. Tak, żeby potem z kolei nie było problemu z tym preferencyjnym ZUS-em, bo to jest wszystko, słuchajcie, efekt domina, efekt naczyń powiązanych, prawda? Czyli przekroczymy limity miesięczne, mamy 7 dni na założenie, na zgłoszenie, na zarejestrowanie swojej działalności gospodarczej, no i wtedy będziemy działali jako przedsiębiorcy mający swój NIP i REGON. I jakie są obowiązki w ramach działalności nierejestrowanej? Czyli tak, prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Jeżeli ktoś opiekuje się zwierzętami i ma przychody tylko w oparciu o tutaj aplikację twoją, no to myślę, że jakiś rejestr jest możliwość wygenerowania takiego rejestru. Tak, nawet opiekun może wejść w historię swoich rezerwacji, może przejrzeć po statusach, no, które były opłacone, kwoty. Okej, okay, ale czy z tego rejestru wynika kwota, którą zapłacił klient, czy tak, ta kwota... Jest pełne rozbicie. No to macie w takim razie już gotową ewidencję uproszczoną sprzedaży. Jeśli natomiast są wśród Was osoby, które oprócz tej aplikacji jeszcze robią tą, opiekują się zwierzętami, nie będąc zrzeszone w ramach tej aplikacji, prawda, że tak powiem, na własną rękę, no to wówczas muszą do przychodów w ramach Twojej ewidencji dopisywać, ewidencjonować przychody, które są spoza animal hotels, prawda? Czyli w takim przypadku może opiekun utrzymywać ten rejestr w aplikacji, ale dodatkowo gdzieś tam tak, powinien prowadzić. Nie musi tego agregować w jedno miejsce. Powinien agregować. Powinien agregować. Zaraz też do tego przejdziemy. Masa pytań. Też mam przykład właśnie na jednym z slajdów. Drugi obowiązek to jest rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej. I uwaga, po odliczeniu kosztów, o kosztach też zaraz porozmawiamy, w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest też na etacie, czy też prowadzi, czy też pracuje na umowę zlecenie, to przychody z etatu, zlecenia oraz działalności nierejestrowanej rozlicza w ramach jednego PIT-a 36. To nie jest tak, że PIT 36 dotyczy tylko działalności nierejestrowanej, a PIT 37 etatu nie. Jeżeli tylko mamy działalność nierejestrowaną, to rozliczamy wszystkie te swoje przychody w ramach PIT 36. Ale mówię tutaj o etacie zleceniu, prawda? I mamy obowiązek wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego. Może się zdarzyć tak, że tutaj w Waszym imieniu te rachunki, czy tam podobny raport wysyłamy klientowi z informacją. Właśnie, dokładnie. Tak, no to w waszym imieniu to robi właśnie Animal Hotels. Natomiast jeżeli chcielibyście to robić właśnie, też pracować na własną rękę i Anna Kowalska by stwierdziła, no dobrze, Pani Moniko, ale ja bym chciała rachunek za to, że Pani się opiekowała moim kotem, no to Pani Monika stwierdza, dobrze, okej, okay, wystawiam Pani rachunek.
coś, co, o czym się nie mówi, to musimy tutaj pamiętać, że działalność, prowadząc działalność nierejestrową, mamy obowiązek przestrzegać prawa konsumenta. I to, co jest też najważniejsze, bo to jest, słuchajcie, sprawdzane u przedsiębiorców już coraz częściej, a mianowicie przepisy związane z RODO. Ochrona danych osobowych to jest na dzień dzisiejszy świętość czy to jest moja kancelaria, gdzie dokumenty są w szafach pozamykane i każdy, kto nawet wejdzie z klientów, to nie wie tak naprawdę, jakie firmy prowadzimy, bo to jest właśnie też RODO, bo to wszystko jest pozamykane. Tak samo wy też macie obowiązek zachować w tajemnicy te informacje, które macie, prawda? No, ochrona danych osobowych, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, już jako jedna informacja w jednym SMS-ie już podlega pod ochronę. Dlatego na to zwracam uwagę. Nie jestem tutaj prawnikiem, żeby się na ten temat jakoś szerzej wypowiadać, ale po prostu zwracam na to uwagę. Proszę? Pojawiło się pytanie od Gosi. Mhm. I to jest świetny przykład, żebyśmy podsumowali to, co mówiłaś. No właśnie. Jeśli zlecenie było zrealizowane w 2023 roku, a środki za tą usługę wpłaciłam na konto, ale wpłaciłam czy otrzymałam? No właśnie, Gosia, jakbyś mogła doprecyzować. Myślę, że musi to być otrzymałam, bo... Powinno być, że otrzymałam, prawda? To powinnam rozliczyć w PIT za 2024. Dlatego, że... Liczy się moment otrzymania środków. Liczy się moment tak naprawdę otrzymania środków. Tak. W związku z powyższym momencik... Tak, otrzymałam. No, czyli doliczamy to do stycznia 2024. Super. To jest fajnie już. I tutaj mamy przykład ewidencji sprzedaży. To jest, nie ukrywam, takie wyciągnięte print screen z e-booka, który zaktualizuję właśnie dla Was, żeby e-book, który napisałam odnośnie działalności nierejestrowanej, bo to jeszcze chciałam powiedzieć. No, zawiera te wszystkie informacje, które Was nie obowiązują, typu kasa fiskalna chociażby, typu podatek VAT. Więc już tutaj jestem z Łukaszem po słowie, że zaktualizuję ten e-book tak, żeby był do Was, do Waszej profesji dopasowany, żebyście też nie byli przytłoczeni informacjami, które Was w ogóle, że tak powiem, nie obowiązują. Z najnowszym notabene stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju wrzuciłam wczoraj u mnie na story właśnie odnośnie ZUS-u, dlatego też odnośnie ZUS-u porozmawiamy za chwilę, ale wracając do ewidencji sprzedaży. Powiedzmy, że ten e-book, w jaki sposób go przekażemy, ja mam taką propozycję, żebyśmy go, Kasia, zamieścili na przykład na naszej grupie tutaj w Facebooku. Jasne, pewnie. Tak więc zapraszamy Was dołączyć na naszą zamkniętą grupę facebookową, gdzie my tam się wymieniamy informacjami, nawet wcześniej dajemy informacje, nad jakimi funkcjonalnościami pracujemy. I jedno z pytań właśnie, które nas zainspirowało do tego, żeby jeszcze bardziej zachęciło, żeby z Kasią zrobić webinar, to właśnie pojawiło się na grupie facebookowej. Tak więc tam się pojawi ten e-book od Katarzyny Pawłowskiej. Tak. Super. Tak. I tu mamy przykładową ewidencję sprzedaży, czyli mamy liczbę porządkową, datę sprzedaży, czyli też datę, kiedy wpłynęły nam pieniądze na konto, kwota, czyli w naszym przypadku byłoby to 300 zł bez potrącenia, zaraz bez tej prowizji, za chwileczkę powiem, gdzie tą prowizję należy umieścić. I znalazłam na stronie Ministerstwa Finansów informację o tym, że powinno być też naliczane narastające od początku roku. Tak, żeby już przedsiębiorca na działalności nierejestrowej no, mógł uniknąć sytuacji takiej, że zapomni, że przekroczył ten, czy też nie zauważy, że przekroczył limit. Jeżeli ktoś założył działalność nierejestrową od 1 lipca i 2 lipca już miał wpływ na konto ze sprzedaży 300 zł, no to mamy narastające od początku roku 300 zł, 3 lipca otrzymał kolejne 150 zł, no to narastająco już ma o 150 zł więcej. I potem mamy sumę za lipiec 2500,
Bo to był jako przykład, że było tam ileś jeszcze transakcji i finalnie było to 2500. Pamiętamy, że tam był limit 2700 od lipca 2023. I to jest przykład ewidencji sprzedaży. Ona też jest właśnie w tym e-booku. Ewidencję sprzedaży można prowadzić w wersji papierowej, ale można też to zrobić w formie Excela. I tu jest właśnie przykład też w Excelu i jak to może wyglądać. Jeśli będzie zainteresowanie, to mogę taki plik też udostępnić, żebyście mogli sobie pobierać, jeżeli to będzie dla Was uproszczenie. Ale mówię, to w sytuacji takiej, jeżeli mamy też koszty. Jeżeli mielibyśmy przychody spoza aplikacji, to na tej samej bazie robimy ewidencję przychodów. Tak? A jeżeli mamy teraz ewidencję kosztów, dlaczego ewidencja kosztów? Właśnie po to, żeby rozliczyć się z fiskusem. No i słuchajcie, zależy nam też na tym, żeby nie płacić za dużych podatków. Bo o tyle, o ile ktoś ma tylko działalność nierejestrową i rozlicza się w PIT-36, to podatku nie zapłaci. No bo będzie korzystał z tej kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy, czyli dochód do 30 tysięcy jest zwolniony z podatku, ale uwaga, jeżeli ktoś ma jednocześnie etat, czyli prawdopodobieństwo, że przekroczył ten limit 30 tysięcy, limit zwolniony z opodatkowania w ciągu roku, to tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ewidencjonować koszty, żeby schodzić z tego zysku. Okej, ale jak nigdzie nie robię, zajmuję się tylko opiekowaniem zwierzętami na Animal Hotels, ale głównie... I mam działalność nierejestrową. To korzystam z kwoty wolnej od podatku, która dzisiaj wynosi 30 tysięcy złotych i mieszczę się w limicie, tak więc nie płacę podatku, ale muszę PIT złożyć. Tak, ale uwaga, wróćmy tutaj sobie jeszcze do limitu. Wrócimy sobie do limitu, uwaga, za zeszły rok nie przekroczymy kwoty wolnej od podatku, prawda? Mamy takie, ale w tym roku to już musimy uważać, bo mamy tutaj miesięcznie powyżej 3000 i jest już ryzyko, że gdybyśmy oscylowali przy tych górnych granicach przychodu, no to razy 12 miesięcy, no to bez kosztów jest ryzyko zapłaty podatku. Za zeszły rok jeszcze nie. Okej. Czyli do 30 tysięcy, jeżeli prowadzę nierejestrowaną działalność gospodarczą, składam PIT, ale mimo tego, że go składam, to nie płacę podatku, bo korzystam z tego zwolnienia. Jeżeli zarobię więcej niż 30 tysięcy, to od tej górki zapłacę podatek, który pewnie za chwilę nam powiesz, ile on tak płaci. Jest. Ale mamy w międzyczasie jeszcze pytanie od Violetty. A jeśli dostanę pieniądze do ręki, to jak udowodnię, że te pieniądze otrzymałam dla Urzędu Skarbowego, bo na przykład klient nie chce robić przelewu? No to wówczas właśnie robisz taką ewidencję przychodów, gdzie wpisujesz, że dzisiaj mamy 12 kwietnia, otrzymałaś od klienta, 300 zł, 400 zł za opiekę kilkudniową, prawda? To ma być wiarygodne. Te rozliczenie z fiskusem opiera się na tym, że ty jako przedsiębiorca zeznajesz prawdę. Okay. I póki fiskus nie ma jakichkolwiek wątpliwości, to ci wierzę. I to nie ma znaczenia, czy ta płatność była zrobiona przelewem, czy do ręki. Nie. Nie. Jeżeli przez aplikację, to już w ogóle nie musimy tego rejestru robić, bo on się generuje automatycznie. Natomiast jeśli oprócz aplikacji ktoś ma właśnie dodatkowe jeszcze przychody, no to tu mamy ewidencję sprzedaży i wpisujemy to, co mieliśmy, że tak powiem, z wolnego rynku i w ostatniej pozycji możemy wpisać przychody pod 31 lipca, przychody właśnie w ramach Animal Hotels, prawda? I wtedy mamy kwotę sprzedaży w jednej kwocie wskazaną. Okay. Ewidencja kosztów. I tutaj, co może być kosztem? Może być prowizja dla aplikacji,
która została już potrącona, czyli jeżeli ktoś, jeżeli płatność nastąpiła 3 stycznia, to numer dokumentu może być to, wystarczy czasami wpisać po prostu przelew, nazwa kontrahenta, nazwa aplikacji, można wpisać też za co, prawda? Czyli jest to potrącona prowizja i skoro zamiast 300 zł ktoś otrzymał 250, no to tu wpisuje 50 zł, no bo dowodem jest to, że dostał mniejszy przelew o tą prowizję. A prowizja wynika właśnie z informacji jakiejś tam dodatkowej, na mailu otrzymanej, czy tam w aplikacji istniejącej, prawda? Może być tak, że ktoś w ramach tego, że otrzymuje kota, psa na opiekę, zakupi jakiś koc, jakąś poduszkę, no bo wie, że to jest odpowiednie włókno, gdzie pies i kot to po prostu będzie się wtulał i będzie mniej tęsknić, prawda? Może być jakaś zabawka. Wówczas zakup takiej zabawki dokumentujecie najlepiej fakturą imienną. Może być też paragon, jeśli ktoś tam nie będzie chciał wystawić tej faktury. I też to jest dla was już dowód. Ale wskazuję, żeby to jednak mimo wszystko był paragon imienny. Na paragonie imiennym wystarczy tak naprawdę wasze imię, nazwisko jako minimum, prawda? Żeby to było, że to jest przez was dokonany zakup i też wpisujecie do tej ewidencji oczywiście w kwotach brutto. Czyli tyle, ile zapłaciliście, tyle wykazujecie w tej ewidencji. Czy to będzie jakaś dodatkowa karma, gdyby komuś się zdarzyło. Nie wiem, czy tak jest, coś jest możliwe, prawda, że nagle opiekun będzie musiał skorzystać z kliniki weterynaryjnej, prawda, bo właścicielem, czy tam ci pierworodni opiekunowie są na wakacjach tydzień i czasami trzeba od razu zareagować, prawda? Tak. Ale kwestia karmy też jest bardzo częsta właśnie, bo klient z opiekunem ustala, kto przywozi karmę. Najczęściej jest to klient, żeby zwierzę nie miało jakiegoś takiego dysonansu, bo to się zmieniło, jak wiecie. Tak. Ale też są przypadki, ale są, prawda? Więc żeby to opiekun się umawia, że to on zapewni karmę. Tak, ale żeby też nie było takiej, wiecie, sytuacji, że przyjmuje do siebie, do domu kota, psa, a dom mam, nie powiem, że sterylnie czysty, prawda, ale nie ma tam nic, co by świadczyło o tym, że kiedykolwiek się tym miałam zajmować, prawda. Tak. Kasiu, a wróćmy jeszcze do ewidencji, bo tu Wioletta zadała pytanie, jakie dane klienta powinniśmy ewidencjonować? Imię, nazwisko, adres zamieszkania wystarczy. Okay. Nawet imię. Adres zamieszkania jest konieczny, bo to nie zawsze. Proszę? Czy adres zamieszkania jest konieczny, bo nie zawsze. Nie jest konieczny. I czasami to po prostu wynika też z przelewu. A, okej. Okay. Nie zdarzyło mi się, żeby fiskus to zakwestionował. Bo my w aplikacji prosimy klientów o adres zamieszkania, natomiast on nie zawsze musi znać ten adres, najczęściej, opiekun otrzymuje tego pupila do siebie, do mieszkania. No, oczywiście czasami to się zdarza odwrotnie, ale nie zawsze znamy adres zamieszkania, jako opiekunowie. Nie robiłabym z tego tytułu problemu, jeżeli ktoś mi nie będzie chciał wskazać swojego adresu zamieszkania. Ale też właśnie dlatego, że mamy imię, nazwisko, adres zamieszkania, to właśnie dlatego podlegamy pod RODO. Tak? To są już te dane wrażliwe, prawda? Może nie dane wrażliwe, ale to są dane, na które musimy bacznie uważać i ich pilnować. I ewidencja kosztów. Słuchajcie, do tych kosztów przecież też należy nasz abonament telefoniczny, abonament za internet, no bo przecież, żeby działać w aplikacji, rozumiem, że muszę mieć co najmniej telefon. Którą otrzymaliśmy. No, mamy tutaj kilka przykładów, ale ty możesz już rozbudować o kolejne koszty. Tak, może być karma, może być obroża, może być smycz. Mówię, wszystko, słuchajcie, zgodnie z przepisami, kosztem podatkowym, tak się mądrze mówi, koszt uzyskania przychodu, są wszystkie koszty związane z tym, co robimy, tak? Związane z naszą sprzedażą. Czyli to może być karma, to może być obroża, to mogą być jakieś przysmaki. Mówię, to może być kocyk, to może być jakieś legowisko, to może być drapak, bo myślę, że u kotów to nigdy drapaku za mało.
I to też może być szkolenie, jeżeli chcę podnieść swoje kwalifikacje jako opiekun. Oczywiście, bo... słuchajcie, to może być zakup e-booka, to może być zakup, zakup szkolenia. Jak ktoś pójdzie na jakiś kurs związany z behawiorystyką zwierząt, jak najbardziej, słuchajcie, jest to koszt. Koszt, który tutaj możemy w kwocie brutto wpisać. Odpuśćmy sobie energię elektryczną, okej, okay, ogrzewanie mieszkania, ale tak, tak tutaj było wpisane wszystko to, co jest faktycznie związane, koszt utrzymania przychodu to również studia podyplomowe z behawiorystyki. Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Zdarzyło mi się, czytałam właśnie jedną interpretację indywidualną, że fiskus jednak się nie zgodził, więc tymi studiami podyplomowymi z behawiorystyki ja bym zaryzykowała, gdyby to był klient, którego, że tak powiem, z którym mam do czynienia na co dzień i jestem w stanie w razie czego wesprzeć go. Kurs na pewno. Jeśli chodzi o studia podyplomowe, to mówię, tutaj fiskus czasami no, ma odmienne zdanie. Oczywiście myślę, że to na dłuższą metę jest do obronienia. Ale jest też kwestia, słuchajcie, bo fiskus na to też jeszcze patrzy przez pryzmat, to jest nazywane niezdrowy rozsądek. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli mamy, żeby była ta relacja pomiędzy przychodami a kosztami zdrowa, tak? Czyli studia podyplomowe kosztują około 5-7 tysięcy, a przychody w ciągu roku mam na poziomie 20 tysięcy. No i teraz pytanie, prawda? Jeżeli faktycznie te przychody są przekraczające koszt studiów, no to nie ma problemu. Natomiast fiskus czasami stwierdza, że te koszty studiów są po to księgowane, żeby w ogóle unikać podatku. Ale mówię, myślę, że jest to do obronienia. Dlatego mówię, wszelkie kursy doszkalania najmniejszego tutaj problemu nie ma. Więc są podyplomówką, czasami fiskus ma problem. Co tam jeszcze? No, jeżeli ktoś korzysta z jakichś biletów komunikacji miejskiej, prawda, bo chce się przemieścić, to będzie również koszt podatkowy. Są tam jeszcze jakieś pytania odnośnie kosztów? Ale myślę, że koszt to 790 miesięcznie. Chciałabym opiekę poszerzyć o konsultacje behawiorystyczne. W sensie jako koszt konsultacja behawiorystyczna, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli mamy na to tylko fakturę, jako dokument na to, że czyli fakturę i, uwaga, i potwierdzenie zapłaty, jeżeli zapłacimy za jakiś wydatek gotówką, no to na fakturze będzie napisane gotówka, prawda? Jeżeli coś opłacimy przelewem, no to ten potwierdzenie przelewu podepnijmy pod ten dokument pierwotny, źródłowy, czyli fakturę Paragon, prawda? Jeżeli zapłacimy kartą, to potwierdzenie z wyciągu bankowego, że było to kartą zapłacone. Tak, jak najbardziej, mówię, wszystkie te koszty, które są związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, które mają na celu zachowanie źródła przychodów, poszerzenie, uzyskanie przychodów, to są wszystko jak najbardziej koszty podatkowe, które ewidencjonujemy na przykład w tabeli w Excelu, jeśli ktoś woli kartkę w kratkę, jak najbardziej, po to, aby sporządzić zeznanie roczne. I do rocznego... zbieramy rachunki, faktury, też je trzymamy gdzieś tam tak, w segregatorze, tak, żeby to jest tak, dowód tak, na to, że... 6 lat, słuchajcie. No. Więc proponuję segregator jednak jakiś sobie... zaopatrzyć się w segregator właśnie po to, zdjęcie żeby... takiego dokumentu to jest równoznaczne ze samym dokumentem, jeżeli sobie zdjęcie zrobię, taki skan? Tak. Okej. Okay. Tak, chociaż dużo częściej klienci to praktykują w ten sposób, że po prostu robią kserokopię. Okay. Albo kserokopia, albo skan, ale mimo wszystko gdzieś tam ten dokument źródłowy jest przypięty do tej kartki pierwotnej, a oprócz tego jeszcze klienci trzymają skany. I tutaj mamy przykład rocznego rozliczenia z fiskusem. Czyli mamy sumę przychodów, sumę kosztów i uwaga, nie musimy tutaj tego dochodu co miesiąc ustalać, dlatego, że
Nie mamy tutaj obowiązku w przypadku działalności nierejestrowej, aby płacić tak zwane zaliczki, co miesięczne czy też co kwartalne na podatek dochodowy. I dlatego mamy tutaj jeden dochód jako podsumowanie całego roku. Czyli mając te informacje, tak, czyli mamy sumę przychodów 12 700 i mamy sumę kosztów 5467, mamy dochód 7233, które Ale właśnie wróćmy wykazujemy. do tej tabelki, bo właśnie nasze koszta w danym miesiącu przekroczą przychód. Przekroczyły, Tak. nawet widzimy w kwietniu. Tak się zdarzyło No tutaj w zgadza kwietniu. się. To nie No ma zgadza znaczenia. się. To nie Liczy ma się suma za najmniejszego cały rok. znaczenia, dlatego że my dlatego wykazujemy to w skali roku. Jeżeli my będziemy mieć stratę, to wykażemy w miejscu w kolumnie strata. Ale dla naszego przykładu akurat mamy zysk. Wykazujemy to właśnie w zeznaniu PIT 36, gdzie wskazujemy nadal nasz numer PESEL. Mamy prawo rozliczyć się z małżonkiem w ramach tego zeznania, czyli odpowiednio tutaj ten kwadrat zaznaczamy. I tutaj mamy w pozycji 8, w linijce 8, to jest cała trzecia strona PIT-a, mamy działalność nierejestrowana i mamy wtedy sumę przychodów z tego naszego Excela, sumę kosztów, sumę naszego dochodu. Gdybyśmy mieli stratę, no to mamy tutaj, wtedy wpisujemy stratę. Okay. Ja to podsumuję tak, jak ja to rozumiem, czyli tak, ewidencjonujemy wszystkie przychody, ewidencjonujemy wszystkie koszta, a tutaj w PIT-cie deklarujemy, czyli my nie Tak. musimy, my te wszystkie, tą całą ewidencję trzymamy i być może nigdy nikt nas o to nie poprosi. Tak jest. W PIT-cie deklarujemy zgodnie z prawdą, co ewidencjonowaliśmy Tak jest. albo w aplikacji naszej, albo też gdzieś tam w Tak segregacji jest. obywatela. Tak jest. I Dokładnie podatek tak. płacimy od dochodu, czyli w tym przykładzie od 7233 zł, Kwota jeżeli, wolna. ale właśnie jest kwota wolna od podatku, jeżeli nigdzie nie pracujemy, to wykorzystujemy tą kwotę wolną od podatku, czyli uzupełniamy ten PIT, tak jak w tym przykładzie, wysyłamy go i w sumie nie musimy nic płacić. A czy gdzieś musimy w PIT-ie zaznaczyć, że ja korzystam z kwoty wolnej od podatku? Nie, nie. Nie. Składając właśnie PIT 36, ten druk, już informujemy, że korzystamy z kwoty wolnej od podatku. Jak to się wszystko tyczy do osób do 26 roku życia? W przypadku ta ulga, słuchajcie, i to jest podpucha, dlatego że ta ulga nie dotyczy działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana również jest w ten sposób traktowana, prawda? Czyli to zwolnienie z PIT-a dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie prowadzą działalności, czyli Czyli przychodów nie związanych z działalnością. kwota wolna od podatku jest do wykorzystania niezależnie od wieku, Tak a jest. skorzystanie z tej ulgi do 26 roku życia się po prostu nie opłaca, bo to jest inna forma w ogóle zwolnienia. Tak? Tu Tak, korzystamy z tak, innej ulgi, która jest tak, tak. dostępna niezależnie od wieku. Tak jest, dokładnie tak. Bo ta ulga, mówię, dotyczy osób zatrudnionych, nie dotyczy przedsiębiorców, a tu występujemy już jako przedsiębiorca. Mamy kolejne pytanie. Jeżeli hipotetycznie z PIT-u, czyli mam nadpłatę, to czy może być ona wykorzystana na poczet zapłaty podatku? Oczywiście, że tak. Ale jeszcze doprecyzujmy, PIT 11 to jest ten PIT, który nam wystawia pracodawca, tak? Tak, A my PIT-11. później te dane przenosimy na PIT 36 jako Tak jest. pracownik. Okej. Okay. I Tak, możemy tak. w tym PIT-cie 36, w tym samym PIT-cie, który uzupełniamy jako pracownik, możemy wpisać właśnie tutaj w punkcie 8 działalność nierejestrowana, przychód, koszta Tak. i dochód. I wykorzystać tą należność, nadpłatę. Tak jest. Z pracodawcy. Okej. Okay. No to powiem Ci, Kasiu, nie chcę teraz jeszcze robić jakiegoś podsumowania, ale to jest kluczowe, tak? Czyli w którym miejscu w PIT-cie, co należy wpisać. Bo przychody z etatu są w pierwszej linijce.
Przychody ze zlecenia są około 5 i 6 linijki, ale tu chciałam pokazać, że jest działalność nierejestrowana, bo nie ukrywam, że to czasami dostaję właśnie informacje, zwłaszcza na Instagramie, gdzie to wpisać, gdzie to wykazać. A to też jest w twoim e-booku, ta informacja, ten print screen z informacją, w którym miejscu w picie należy to wpisać? Nie, ale będzie. Okej. My w ogóle ten film, ten też zostawimy na YouTubie, żeby osoby, które w przyszłości dołączą, które mogą też, które znajdą ten webinar, albo będą nas pytać, to będziemy go wysyłać. Tak więc, ta informacja tutaj wydaje mi się taka mega kluczowa w tej 49, już 50 minucie webinaru. Super. I tutaj chciałam. A co z PITem 37? Jaka jest różnica między PITem 36 a 37? W PITie 37 nie ma właśnie tego wskazania działalność nierejestrowana. I taka jest różnica. A czym jest PIT 37, jakbyś mogła doprecyzować? PIT 37 składamy w przypadku właśnie bycia zatrudnionym na etat czy na zlecenie. To jest to, co już wcześniej powiedziałam, ale jeżeli mamy działalność nierejestrowaną, to nie składamy PITa 37, składamy po prostu tylko PITa 36, gdzie wykazujemy i przychody z etatu, i przychody z działalności nierejestrowanej. Czyli już nie składamy PITa 37, składamy tylko PITa 36. Super. I tutaj właśnie jeszcze jest podkreślenie raz, że korzystając z PITa 36, pamiętajmy o tej kwocie wolnej od podatku. Zresztą, jeżeli będziecie Państwo wypełniać PIT 36 w wersji elektronicznej, no to on już was sam pokieruje i już nie obawiajcie się, że was program naliczy wam podatek. Nie naliczy wam podatku. Ale dawanie naszych usług to umowa zlecenie. Chyba nie. No nie, musimy się zdecydować, prawda, czy działamy w ramach działalności nierejestrowej, czy też nie, bo jeżeli wskazujemy działalność nierejestrowa, no to wtedy rozliczamy koszty. Usługi w ramach świadczenia tej opieki są traktowane na dzień dzisiejszy jako umowa zlecenie dla potrzeb ZUS-u. I jest tego tytułu no, od roku 2018 pewne nieporozumienie pomiędzy mną a klientem. Tak, jest to rodzaj umowy zlecenie i toczy się tak naprawdę dyskusja, jak to jest z tym ZUS-em, skoro to jest zlecenie. No i ministerstwo cały czas stoi na stanowisku, że ty, przedsiębiorco prowadzący działalność nierejestrową, ZUS-u nie płacisz, to jest zapisane w ustawie, ale ten ZUS powinien zapłacić za ciebie klient. Branża beauty bardzo mocno się o to, że tak powiem, zaczęła bić w pewnym momencie. Jak to jest, no bo przecież idę do kogoś na paznokcie i to ja mam jeszcze tą kosmetyczkę zgłosić do ZUS-u. No i powiem wam, że ja na przykład zadałam zapytanie do ZUS-u, w którym momencie jako osoba fizyczna korzystająca z usług osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną powinna ją zgłosić do ZUS-u. I dostałam, pamiętam, odpowiedź pisemną notabene z ZUS-u, że przecież przedsiębiorcy na działalności nierejestrowanej nie podlegają pod ZUS. No, mówię, no to dalej się nie rozumiemy. Ale to, co już właśnie wspomniałam, przeczytam wam to, co właśnie udało mi się wczoraj znaleźć na stronie ministerialnej i to jest właśnie u mnie na story, więc odnośnie upewnienia się. Ministerstwo Rozwoju i Technologii jako pomysłodawca projektowany w przepisach, momencik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii jako projektodawca zauważyło brak regulacji dotyczących opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku umów cywilnoprawnych związanych w ramach działalności nierejestrowanej. W odpowiedzi nowelizacja ustawy ma na celu wyeliminowanie tej luki prawnej, co oznacza, że osoby realizujące zlecenia w ramach takiej działalności nie będą już podlegać
obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Bo na chwilę obecną mamy, słuchajcie, lukę w przepisach i dlatego czasami można znaleźć bardzo emocjonujące wpisy pod tytułem: no tak, dziecko wyślę na korepetycję i muszę jako rodzic zapłacić składki ZUS za korepetytora. Tak samo tutaj, Wiolta, na pewno o to pytasz. Natomiast no, jest to przepis zgoła martwy. Nie znam, nie zdarzyło mi, nie znam sytuacji, żeby ktoś miał być z tego tytułu ukarany czy też doubezpieczony. I ministerstwo właśnie też zauważyło, że jest to przepis martwy. W związku z powyższym jest już opracowywana nowelizacja ustawy. W związku z powyższym, właśnie po to, żeby było wprost powiedziane, prawda, że nie ma tutaj po żadnej ze stron obowiązku rejestrowania do ZUS-u osoby, która świadczy usługę w ramach działalności nierejestrowanej. Okay. Więc tym już się zajęli. No i podsumowanie. Słuchajcie, to, co jest najważniejsze, musimy ewidencjonować nasze przychody, ewidencjonować koszty, na bieżąco, polecam mimo wszystko na bieżąco, bo szukanie potem dokumentów po schowkach w samochodzie, po torebkach, po kieszeniach, po książkach, bo to czasami jest super zakładka przecież w książce, prawda? To jest bez sensu, to już jest tylko stres. Na bieżąco, słuchajcie, proponuję założyć sobie segregator, nawet cienki, 3,5 cm grubości, po to, żeby tam wpinać na bieżąco faktury kosztowe. Nawet jeżeli ktoś stwierdzi, kurczę, jakie to jest nudne, bo muszę kompa odpalić i w ogóle, no to mówię, na kartce, słuchajcie, co miesiąc, to jak tutaj było w Excelu, tak zrobić sobie kartkę, w kratkę z tabelką i te koszty, żeby tam były, słuchajcie, wpięte. I jak już raz usiądziecie, stwierdzicie, dobra jest i tak się na tym nie znam, pójdę sobie do doradcy podatkowego, to żeby ten doradca podatkowy, słuchajcie, miał z czego wam zrobić to zeznanie, a nie, że zaczyna się dopiero kombinatoryka. To jest po pierwsze, czyli te przychody ewidencjonujemy. Jeżeli mamy tutaj przychody tylko z aplikacji Animal Hotels, super, to już mamy, że jak powiem, połowę roboty zrobioną, druga połowa to są właśnie ewidencja kosztów. Trzecie, rozliczamy się w PIT-ie 36. Jeśli pracujemy również na etacie czy zleceniu, wszystko zeznajemy, wykazujemy w ramach PIT-a 36 według skali podatkowej. I cóż, uważamy na przepisy RODO. Naprawdę tutaj uczulam na te przepisy. Czyli po prostu, żeby ta kartka nam nie zginęła, tak? Z tymi danymi. Tak, z tymi danymi, tak, dokładnie tak. Albo żebyśmy sobie gdzieś tam tę kartę nie wysyłali w jakichś nieszyfrowanych. Na takiej zasadzie, zobacz, jakie śmieszne nazwisko ma klient, nie? Tak, no właśnie. To absolutnie nie wolno. Trzeba ten profesjonalizm tutaj jak najbardziej zachować. Tak, tak. Słuchajcie, kosztem nawet na przykład może być to, jak ktoś z was może ma swoją stronę internetową, koszt domeny, hostingu, tworzenie samej strony, prawda? Możecie prowadzić przecież swojego Instagrama czy Facebooka, jakąś macie fajną sesję, która zdjęciową, która by potencjalnych klientów miała zachęcić, żeby to właśnie oni skorzystali z waszych usług. To wszystko, słuchajcie, jest wasz koszt podatkowy. Okej. Okay. Jakaś mam do ciebie pytanie. Jakbyśmy mogli wrócić do tego przykładu z PIT-em w punkcie 8, ten punkt 8 mi tak zapadł w pamięć. I dokładnie. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że opiekun nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, bo pracuje na etacie i tam już dobrze zarabia. I te 7233 zł to jest dochód do opodatkowania, no bo ta kwota już, jak rozumiem, przekroczona. Ile tego podatku mam tutaj zapłacić? I gdzie go mam wpisać, jeżeli muszę go zapłacić właśnie? Co dalej? Ten dochód łączy się z dochodem z etatów i jeśli suma tych dochodów, tego dochodu z działalności i etatu umniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne jest niższa niż 120 tysięcy, wówczas ten dochód 7233 opodatkowany jest stawką 12% podatku.
Jeśli natomiast ktoś osiąga ten dochód powyżej 120 tysięcy, wówczas jest tutaj zastosowana stawka 32% Ale ładu zrobienia za trzecia. od tej nadwyżki powyżej 120 tysięcy, do Tak jest. 120 tysięcy jest 12,5%, powyżej Nie, jest 12%. 12, przepraszam, 12%, a Tak. powyżej jest 32. procent i to jest suma, ja tak uproszczę, dochodów z pracy, ze wszystkich dochodów, które w PIT-ie 36 deklaruję. Tak, Dobrze to rozumiem? ale uwaga, tak, ale gdybyśmy mieli tutaj stratę, to ta strata nie łączy się z dochodem z etatu. Okay. Czyli jeżeli pójdę na 5 studiów podyplomowych i zapłacę 20 tysięcy złotych, to nie oznacza, że zapłacę mniejszy podatek z umowy. Czy dostanę O pracę. Zwrot w zeznaniu rocznym z tytułu tej straty? Absolutnie nie, dlatego że jest to inne źródło dochodów, więc te źródła się między sobą nie kumulują między stratą a przychodem, a zyskiem. I druga ważna rzecz, strata za rok 2023 niestety nie może być wykorzystana w roku następnym. Szkoda. Niestety takie stanowisko czytała ministra i mówię, o, szkoda. Ale opodatkowujemy tylko te kwoty ponad limit. Tak? Zgadza się. Okej. W ogóle ta kwota wolna od podatku to jest świetny instrument, bo oczywiście. Nie znamy oczywiście sytuacji podatkowej naszych opiekunów, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że bardzo często będziemy mogli po prostu nie zapłacić tego podatku. Wystarczy tylko w PIT-ie wpisać. Najczęściej to tak właśnie jest. Najczęściej. Ale mówię, ja i tak jestem zwolennikiem tego, żeby koszty zbierać na bieżąco, na w razie w. Ale nawet jeżeli, no bo mogę jakieś takie założenie przyjąć, że nigdzie nie pracuję, wiem ile zarobiłem, tak więc powinienem się zmieścić, ale i tak powinienem ten PIT wypełnić i tak. Nie zapłacić podatku. Tak jest, tak, bo jeżeli obowiązek wiem, zapłaty jest. Obowiązek zapłaty jest. Znaczy jest, ale jeżeli wiem, że nie zapłacę. Obowiązek złożenia deklaracji jest, natomiast czym innym jest kwota podatku do zapłaty. No, ja mam takie poczucie, że wypełniłbym już ten PIT i dałbym sobie z tym radę. Pewnie. Tak więc naprawdę super. Jeżeli macie pytania, to piszcie teraz. Ja tak się zastanawiam jeszcze, przeglądam na szybko, jakie pytania do nas spływały i chyba wszystkie tutaj zostały przez ciebie, Kasia, zaadresowane. Mhm. Jeszcze wrzucę szybko pytanie, które pojawiło się właśnie na naszej grupie i sobie przejrzymy, ale wydaje mi się, że chyba na wszystko odpowiedzieliśmy. Możemy nawet zrobić w takim razie teraz takie minutę przerwy przed samym końcem, żeby dobrze. Dać możliwość tutaj uczestnikom, żeby pochwalili się na story, że są z nami. Dobrze, dobrze. Ale może zobacz, Kasiu, zobacz jeszcze na to pytanie, które się pojawiło. Okej, kasa fiskalna. Jak wygląda kasa fiskalna, jeśli przekroczę 20 tysięcy? Jak ogarnąć te formalności z nią związane? Jeżeli korzystacie z aplikacji i przychody wpływają Wam na konto bankowe, to jesteście zwolnieni z ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. To oznacza, że jeśli nawet w ramach Animal Hotels otrzymasz wpływ na konto, strzelam, 30 tysięcy, nie podlegasz pod kasę fiskalną, ponieważ wszystkie te wpływy otrzymałaś na konto bankowe. Jeśli otrzymujesz zarówno z Animal Hotels wpływy, jak i, tu już było wspomniane wcześniej, w formie gotówki, wówczas do limitu 20 tysięcy zaliczamy tylko to, co otrzymasz w formie gotówki. Jeżeli mamy trzy sposoby na zarabianie, czyli mamy Animal Hotels, mamy klientów, którzy płacą nam gotówką i klientów, którzy płacą nam przelewem, wówczas do tego limitu 20 tysięcy nadal bierzemy tylko pod uwagę tych klientów, którzy płacą nam gotówką.
W związku z powyższym myślę, że będąc na działalności nierejestrowanej i będąc tutaj zrzeszonym w ramach Animal Hotels, ryzyko przekroczenia 20 tysięcy i obligatoryjnego założenia kasy fiskalnej jest bardzo znikome, wręcz żadne. Prawda? No bo jeżeli kasa fiskalna dotyczy tylko tak naprawdę wpłat gotówkowych, a nie tego, co otrzymujemy na konto, w sytuacji takiej, że mówimy o opiece nad zwierzętami i działalności jednocześnie nierejestrowanej, no to mówię, no tutaj, żeby wejść na kasę fiskalną, nie ma takiej możliwości. Czy mogę być spokojna, że... To mi się... Ja tego nie widzę tutaj. Mogę być spokojna, że ZUS i Urząd Skarbowy nie będzie ścigać moich klientów o opłacenie ZUS. W nawiasie przecież mają dojście do kont bankowych. Nie. Jak to rozumieć? Że możesz być spokojna. Myślałem, że nie możesz być spokojna. Nie, możesz być spokojna, dlatego że mówię, na chwilę obecną było przeogromna rozbieżność w przepisach, ale mówię, ministerstwo już samo zauważyło i mówię, no to jest teraz świeża informacja, którą odczytałam, że będzie to klarownie, jasno napisane, że osoby na działalności nierejestrowanej, które świadczą usługi, nie będą w żaden sposób podlegały pod zgłoszenie do ZUS-u i pod składki ZUS-owskie. Czyli nie ma ZUS-u w przypadku nierejestrowanej działalności? Nie. Jeszcze miesiąc temu, czy tam jeszcze tydzień temu bym powiedziała, że no tutaj musimy uważać, bo mamy niestabilność w przepisach, natomiast na chwilę obecną może się pod kątem prawnym nic nie zmieniło, ale fajnie, że już ministerstwo na tym pracuje, bo to znaczy, że słuchajcie, to jak działają urzędy tak naprawdę wynika z tego, co mają odgórnie powiedziane. Więc jeśli odgórnie, czyli jest jakiś link do tego, aby mieć podkładkę. Mówię, ja to wczoraj znalazłam Jakbyśmy to wychwała, to ja bym później zamieścił to na naszej grupie zamkniętej i wtedy to będzie wisiało. No mówię, ciebie ścigać nie będą, klientów również nie. Bo w przeciwnym bądź razie, skoro ten przepis istnieje od 2018 roku, mamy rok 2014, no to przez 6 lat, to proszę mi wierzyć, by się tym zajęli. A tak jest. Tylko, owszem, mówię, ja też na ten przepis niejednokrotnie zwracałam u siebie na profilu uwagę, że jest to, w zasadzie, bo gdzie jest niebezpieczeństwo? Jeżeli świadczycie usługę dla osoby fizycznej, może w tym kierunku, jeżeli świadczycie usługę dla osoby fizycznej, to ja ryzyka nie widzę. To, gdzie jest faktycznie niebezpieczeństwo, ale to myślę, że was nie dotyczy, to jest, jeżeli świadczyłabyś usługę opieki nad zwierzętami dla jakiejś firmy. Bo wtedy ta firma faktycznie musi zgłosić ciebie na dzień dzisiejszy do ZUS-u. Na dzień dzisiejszy. Chcę wyobrazić taki przypadek. Nie spotkaliśmy się jeszcze, żeby firma była właścicielem pupila. Są. Właśnie. Są. Tak. I pewnie pupil jest zaliczony w koszta. Proszę? Pupil jest zaliczany w koszta. Oczywiście, że tak, ale znaczy nie, klienci nasi mają, niektórzy, ci, którzy mają duże magazyny, hale, żeby kwestia pilnowania tego mimo wszystko, bezpieczeństwa, ale też jest kwestia tego, że był pies, no to przygarnęli, prawda, bo stwierdzili, przydaje mi się pies, a jednocześnie no szkoda psa na tej zasadzie. W naszej aplikacji tylko osoba fizyczna może nie przewidywaliśmy takiego scenariusza. No, dlatego mówię. I to jest tak naprawdę ryzyko dla tego przedsiębiorcy, który zleci tobie, zleci wam, osobom na działalności nierejestrowej opiekę nad swoim psem, kotem, który jest tak zwanym zwierzęciem firmowym. W każdym innym przypadku kwestia ZUS-u w ogóle nie stanowi. Ale to jest ryzyko tego, który zleca, nie opiekuje. Tak. Czy urząd skarbowy ma wgląd do wpływów na konto bankowe? Ależ oczywiście, że tak. I dlatego
Prowadzimy ewidencję przychodów, po to właśnie składamy zeznanie roczne w ramach PIT-a 36, żeby fiskus w razie czego mógł zobaczyć, aha, zadeklarowała to wszystko, zadeklarował to wszystko. Tak, no bo myślę, że mogłoby się pojawić czasami taka myśl, że po co w ogóle wypełniać ten PIT, jestem tak, tak mała może kwota w Urzędzie Skarbowym niezauważalna, ale to jest nieprawda, dobrze, należy wypełnić ten PIT i spełnić ten obowiązek i spać spokojnie po prostu, zwłaszcza, że to nie jest skomplikowane i bardzo często nie musimy zapłacić podatku. Dokładnie tak, słuchajcie, dokładnie tak, czasami nawet jest tak, że to bank was wzywa do wyjaśnienia, z czego wynikają te wpłaty. Z takimi sytuacjami się też spotkałam, że zanim się Urząd Skarbowy odezwał, to było wezwanie z banku pod rygorem zamknięcia rachunku bankowego, aby wyjaśnić, z czego wynikają te cykliczne wpłaty. Więc no i wtedy właśnie idzie się z PIT-em, wskazuje, mam działalność nierejestrowaną, okej. Okay. Bo pamiętajmy, że banki również są zobligowane do tego, żeby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Jest sprawa. To, no, z tego nie zdajemy sobie sprawy często, ale naprawdę banki są bardzo mocno obarczone różnymi przepisami, tak zwanymi dla bezpieczeństwa, również fiskalnego kraju. W związku z powyższym, no, składanie takiego PIT-a 36 to jest nasze bezpieczeństwo tak naprawdę. No tutaj Wioletta podsumowuje, że no. Jest możliwe. Tak, tak. Jeśli macie pytanie, dawajcie, piszcie na czacie, a ja tutaj jeszcze chciałbym pokazać Instagrama Kasi, która publikuje wiele ciekawych informacji właśnie o podatkach. No to polecamy tutaj serdecznie. I zapraszam. Tak, zapraszam. W ogóle super, Kasia, że prowadzić tego Instagrama, bo w ten sposób nawiązaliśmy kontakt. I też wchodźcie na naszą grupę zamkniętą dla opiekunów, gdzie właśnie no, staramy się jak najbardziej zaangażować opiekunów do tego, aby wspólnie z nami tworzyli aplikację, żeby im więcej tych pytań, tym my mamy większą pewność, na przykład, że te podatki należy tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze i stąd się w sumie wziął pomysł na ten webinar. Tak więc super, wpadajcie tam i pytajcie. Grupa się nazywa na Facebooku Animal Hotels Opiekunowie. Tam też znajdzie się e-book Katarzyny Pawłowskiej. No i może ten link, o który tu zostaliśmy poproszeni, zobaczymy, jak to, tak? To też się znajdzie. No. No to wpadajcie, a już jest kolejne pytanie. No i super, fajnie. Jak w ogóle oceniacie webinar z Kasią? Oj, tu mi się zdjęcie przesunęło. To jest twój kotek? Obecny, tak. Jak ma na imię? Lea. Lea. A co robisz z kotem, jak jedziesz na wakacje? Słuchajcie, to jest niesamowite. Jeśli tylko jestem w kraju, jeżdżę z nią. To jest moja mała podróżniczka. Uwielbia, słuchajcie, podróże samochodem. Ona po prostu jak widzi, że biorę do ręki szelki, to już jest mruczenie, już jest śliwa, już to jest niewiarygodne. O tyle, ile kocica z pierwszego slajdu była domatorką i wyjście na balkon to było wszystko, na co było ją stać. Tak, tak, ta po prostu widzi szelki, słuchajcie, na spacer. Czemu kot nie? Podróżnik. Kot podróżnik i tutaj właśnie jest w hotelu zdjęcie zrobione. To słuchajcie, taka ciekawostka, przy pierwszym razie, tak jest już teraz za każdym razem, jedziemy do hotelu, jak tylko jest, słuchajcie, pościel odpowiednio wykrochmalona, Lea się nie interesuje żadnymi zabawkami, ona po prostu się tarza w wykrochmalonej pościeli. Tak słuchajcie, wygląda, jakby w domu pościeli kot nie miał. Jedno z udogodnień w aplikacji naszej jest, pozwalam wejść na łóżko. To jest ulubione, może nie tyle co ulubione, ale bardzo często klienci wspominają o tym, że podoba im się to udogodnienie, bo pokazuje nastawienie opiekuna do pupila.
No pewnie. Znaczy wiecie, no to co ja będę kotu zabawiać czegoś, na co nie ma wpływu, prawda? Bo nawet i tak wejdzie ta Tak. łóżka. I tak wejdzie, prawda? I tak wejdzie. No to wolę zachować, że powiem, honor i godność i od razu sama pozwolić, prawda? Nie być przymuszona do tego. Tak, dokładnie. Super, super. No, wydaje mi się, że tutaj ja czuję ogromne zadowolenie. Ja mam takie wrażenie, że tutaj po prostu ja rozumiem, co należy zrobić. Jako opiekun wiedziałbym dokładnie, co należy zrobić, żeby rozdzielić te podatki. Ja z Kasią jeszcze wcześniej rozmawiałem, Kasia powiedziała, że jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy zrobić jeszcze jeden webinar, jeszcze bardziej to przegadać. Tak więc jak coś, to dawajcie naprawdę śmiało znać. Tutaj pisząc w tych komentarzach, jeżeli Kasia nie zmieniła zdania oczywiście. Pewnie, że nie. Tak, nie wiem, może no to... osobny webinar z zakresu kosztów. A do zakresów kosztów możemy wejść w ten świat jeszcze głębiej, bo od tego są doradcy podatkowi, od tego są eksperci, żeby korzystać z ich wiedzy. I co? Dawajcie znać nawet na grupie naszej zamkniętej facebookowej, co uważacie byłoby potrzebne, jaka wiedza. Piszcie do nas maile, na socialach, albo może, nie wiem, chcielibyście wiedzy z zupełnie innego zakresu, a może, nie wiem, z prawnikiem, a może z... Tak się teraz zastanawiam, a może byśmy z chęcią, ja bym z chęcią na przykład poznał perspektywę opiekuna, jak wygląda taki dzień z opieki, tak więc też moglibyśmy zrobić takie spotkanie. My jesteśmy mega otwarci na kontakty z wami i chcielibyśmy was jak najbardziej wciągnąć w tworzenie tej społeczności, bo budujemy ją dla was, dla opiekunów i dla klientów. Kasia, mam wrażenie, że pytań nie ma. Chyba wyjaśniłaś to, wyczerpałaś temat i nie wyczerpałaś publiczności, co jest świetnym połączeniem. Kończymy. Cieszę się, że stwierdzacie, że podatki jednak można ogarnąć. Nie są takie straszne. To dzięki wielkie jeszcze raz za twój czas. Życzymy ci spokojnego kwietnia, jeżeli to jest w ogóle możliwe. A my czekamy może na kolejny webinar. Zobaczymy, jak nam się tutaj ułoży potrzeba ze strony. Super. Jakby co, czekam na info. I fajnie, fajnie, że jest taka aplikacja. Bo... Z twoim kotem na łóżku. Proszę? Wysyłaj nam zdjęcia z kotem na łóżku. Może jakiegoś TikToka zrobimy albo rolkę, bo to słodziak jest. No, jest. Fajnie. Trzymajcie się. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę, za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego dla was. Dzięki. Pa. Cześć.